trwają prace związane z modernizacją wrocławskiego węzła wodnego, a tym samym trwają prace na wałach w Kamieńcu, w Łanach, na Wojnowie i w ogóle w okolicy naszej gminy. Prace są zaawansowane. Jeśli chodzi o ulicę Łąkową, ta ulica zyskała bardzo na szerokości. Ulica, która do tej pory miała 2,5 metra, 3 metry szerokości, teraz będzie mogła być ulicą czy drogą 5-metrową, 6-metrową. Niestety ten remont odciął mieszkańców od wałów, czyli od ścieżek spacerowych nad Odrą. Betonowy murek wznoszący się na wysokość około 1,70 m. Docelowo na tym murku ma być zainstalowana barierka. No to będzie rzeczywiście bariera nie do pokonania dla pieszych, więc wszyscy mieszkańcy, którzy chcieliby dostać się nad Odrę, będą musieli zataczać duże koło. Jest to troszkę dziwne, dlatego że kiedy Niemcy budowali wały, pomimo że one były trawiaste i w każdej chwili, w każdym miejscu można było na wał wejść, to jednak co kilkaset metrów, co 200 metrów, co 100 metrów były budowane schodki dla pieszych i okazuje się, że na początku XX wieku pomyślano o tym, że można z Odry korzystać w sposób turystyczny, że można nad tą rzeką wypoczywać. Natomiast tutaj przy tym remoncie czynnika ludzkiego nie uwzględniono. Po zakończeniu planowych robót na wałach, wały docelowo będą miały piękną ścieżkę. To będzie właściwie droga obsługi technicznej wałów, ale to będzie też doskonały deptak dla pieszych. Czy rowerami będzie potem wolno jeździć? W myśl tych tablic, które widziałem postawionych na odcinkach, gdzie wały zostały już zrobione na gotowo, prawdopodobnie nie będzie można na rowerach jeździć. To jest kolejna rzecz, która w Polsce, nie wiem dlaczego, my mamy takie jakieś trudności, których nigdzie w innych krajach za granicą, w krajach rozwiniętych nie ma. Mianowicie tworzenie bariery dla pieszych, dla turystów, dla rowerów. Jak Państwo zobaczycie w materiale filmowym, są zrobione barierki na wałach i właściwie pieszy, żeby ominąć tą barierkę, to musi deptać po wale w takim miejscu, w którym już nie powinien deptać, nie ma żadnego obejścia. Być może jest to związane z tym, że jest u nas jednak rozdrobnienie instytucji. Każda instytucja zajmuje się tylko swoim odcinkiem, nie myśli kompleksowo, tylko myśli z jednym miejscem, jednym odcinkiem. To powoduje wiele niedoróbek, które Państwu dzisiaj w tym rekonesansie takim prawie już wiosennym chcę pokazać. Aż prosiłoby się, aby wyciągnąć wnioski z tego, żebyście Państwo też może napisali maila do odpowiednich instytucji. Tutaj jeśli chodzi o te schodki wspomniane na murku oporowym, robiłem o tym materiał, byłem w gminie, bo Państwo napisaliście maile do mnie, ale to nie ja powinienem być adresatem tych maili Państwa, tylko odpowiednie instytucje, które zajmują się remontem wałów, to do nich Państwo powinniście kierować swoje pisma i dopiero jeżeli te pisma nie skutkują, to dopiero media powinny się takimi rzeczami zajmować. Musimy się, proszę Państwa, uczyć zajmować swoimi własnymi sprawami. Jeżeli coś nam dolega, jeżeli coś nam nie pasuje, jeżeli widzicie Państwo, że prace, które są koło Was wykonywane, nie idą w taki sposób, jakbyście Państwo chcieli, żeby szły. Jeżeli te prace utrudniają Państwa życie i rozwiązania docelowe mają Wam też to życie utrudnić, to są odpowiednie instytucje, agendy, do których należy się zwracać. Jeżeli będziecie się Państwo zwracali, to te instytucje zareagują. Jeżeli Państwo się nie będziecie zwracali, to będziecie trafiać na trudności, których mogłoby nie być. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Reasumując, cieszymy się, myślę, jako mieszkańcy z tego, że pewne prace są wykonywane. Natomiast martwi mieszkańców na pewno to, że te prace mają bardzo wiele takich niedociągnięć, które będą się po prostu za tymi pracami ciągnęły przez długie, długie lata.